Grzegorzu, zaczynamy. Cześć, 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 witajcie Zana. A miałem taki plan, żeby tak wspaniale, ładnie zacząć. Ale skoro tak, to rzeczywiście witajcie w naszym codziennym spotkaniu 9.9. Dziś o networkingu rozmów w ciąg dalszy. Yes, sir. Ale żeś mnie po prostu tak wyprowadził mnie z jakiegoś rytmu, albo wprowadziliśmy jakiś zupełnie inny, że aż po prostu się pogubiłem w tej swojej wypowiedzi. Dobra, wracamy do tego, czego skończyliśmy, czym skończyliśmy. Rozmawialiśmy sobie już któryś dzień o networkingu, tak. O... nie wiem, predyspozycjach tak. Do networkingu, trochę o tym, że trzeba, ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, że trzeba się być może trochę w siebie zainwestować, tak. Że trochę nie rozumiemy, dlaczego ludzie handlu tak bagatelizują ten rozwój swój osobisty często, nie próbują być odważniejsi, nie próbują wychodzić ze strefy komfortu. Natomiast ja jestem ciekaw, w jaki sposób właściwie człowiek, który gdzieś zgromadził ten kapitał relacji, no bo ludzie sobie to robią jakoś, jak to mogą wykorzystać? No bo teraz zobacz, jak sobie popatrzyłem na twojego LinkedIna i na różne inne rzeczy. Masz jakieś kilkadziesiąt tysięcy różnych kontaktów. 22. 22. A 30 tysięcy mnie obserwuję. Dobrze. Czyli masz w sumie 50 tysięcy zawyżone oczywiście. Tak. Ale tak, żeby ładnie brzmiało. No, tak. No dobrze, a przecież ty z tymi ludźmi nie jesteś w życiu w kontakcie, prawda? Ty nie jesteś w stanie skonsumować tej relacji. Okej, okay, jeżeli ktoś działa na LinkedInie i załóżmy, że ma z tym jakiś biznes, tak, prawda? Potrafi... Tak, tak. Sterować tymi lidami w taki sposób, to ma to sens, prawda? Ale jeżeli ja jestem człowiekiem działającym na jakimś polu, lokalnie, obojętnie z kim pracuję, okej, okay, używam tego LinkedIna, załóżmy, tak. Używam sobie cokolwiek innego, no to przecież mogę gromadzić w nieskończoność te relacje, nie, tylko po co? Nie, 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 nie. Co, ja co wiem, tu, co tu jeszcze, robić, kiedy uczyłem networkingu w realu, czy kiedy rozkręcałem Bienaja i tych książek się naczytałem, tych książek napisałem, to mówią teraz, że networking to nie jest kolekcjonowanie wizytówek i bardzo często bije się w piersi, słuchajcie, ja mam tam 30 tysięcy wizytówek, w komórce 20 tysięcy. No i so what? I teraz, ja niestety w tym aspekcie jestem antyprzykładem, bo ja po prostu, mnie to się tak po prostu przykleja i po prostu, mogę powiedzieć dowcip? Ale mów. Ale nie wulgarny. Możesz wulgarny. Wychodzi rano o 4 Kowalski z lasu, cały obwieszczony zającami, nie? A tam stoi Gajowy i mówi, co Kowalski, kłusujecie? A skąd, panie Gajowy? Mówię, a co tak rano robicie w lesie? No się przyjdzie, przyrodę się popatrzy, ptaszka się posłucha, kłusownika się przepłoczy. A mówi, pokazując mu te lysy i te zalecy, a to co? A tak się coś naprzyczepiało. Więc tak te wizytówki mi się naprzyczepiały. I teraz patrz, nie chodzi o to, żeby mieć tego dużo. Rzeczywiście, po pierwsze, ja ponieważ powiedziałem, talent strategia ma dosyć nisko, więc ja po prostu kompulsywnie to zbieram, bo ten typ tak ma. Ale to, co ja zachęcam, po pierwsze, zbadaj swój potencjał, zobacz, gdzie są twoje mocne, które są słabe strony. I teraz tak, po pierwsze, no, ja na przykład przez ileś lat zmieniając pracę, miałem Neumann, SAP, Job Pilot, przez 10 lat pracowałem na rzecz dyrektorów personalnych, w związku z tym w tym środowisku. Potem jak poszedłem do BNI, małe, średnie firmy i w tym środowisku budowałem sobie bazę kontaktów. W związku z czym, jeżeli masz tą bazę, to na tej bazie rzeczywiście dobrze jest założyć jakiś fajny lejek. Na przykład w tej chwili w grupie JAK mamy założony lejek na rzecznictwo pracowników i mamy cykl webinariów, który powoduje, że z tej mojej ogromnej bazy wyłaniają się pomału ludzie, których akurat to interesuje. Czyli dla mnie nieważne, czy masz 500, 1000 czy 10 tysięcy, ważne, że jak jesteś w danej konkretnej firmie, zastanawiasz się, których to może interesować, jakim narzędziem spowodować, żeby oni widzieli twoje aktywności, żeby na koniec dnia z nimi ta relacja była utrzymana. Tak, ale ty mówisz cały czas o jakimś takim bardzo metodycznym, według mnie, budowaniu tego lejka sprzedaży w oparciu o to, co nagromadziłeś w mediach, prawda? Przez budowanie kontentu i tak dalej. Ale słuchaj, ja też sobie wyobrażam, że networking to jest po prostu też spotkania na żywo, albo nawet niech będzie online, z ludźmi, żeby pogadać, prawda? Żeby gdzieś się zakolegować. Tak. No, trudno się zakolegować z kilkoma, trzema tysiącami ludzi, bardziej niż wymienić jakiś jeden komentarz na LinkedIn. Dobrze. Wiesz, no, bo to wiesz, nie każdy pracuje w tak metodyczny sposób, prawda? No, tak, znowu. Ja jestem rzeczywiście troszeczkę antywzorem networkingu w tym sensie. Kiedyś przeczytałem jakąś książkę, że ludzi o takiej konstrukcji mózgu jak moje jest 1 na 100 tysięcy. I zazwyczaj taka osoba w Stanach jest szefem jakiejś izby gospodarczej. Okej. Tak. Albo jak pani Hania Ignaszewska... To byłeś szefem Bienaja, prawie jak izba gospodarcza. Wiesz, albo jak powiedziała Hania Ignaszewska z Galupa, kiedy badała mój mózg, powiedziała, Grzegorz, według amerykańskich standardów, ty powinieneś być przywódcą jakiegoś kościoła. Ja mówię, good luck ci życzę w Polsce. Natomiast idea jest jaka? Czyli nie o to chodzi, żeby mieć rzeczywiście tego, jak się mówi, pierdyliard, tylko to jest tak, żeby z tymi ludźmi, których ja generalnie bardzo dobrze znam 300 osób, całkiem mniej 3000,
a jakieś jeszcze ze 2-3 tysiące, jak po prostu ktoś patrzy, o widzę, to myśmy się tu czy tu poznali. W związku z czym, znowu, ja mam taką konstrukcję mózgu, ale niech każdy działa zgodnie ze swoją, powiedziałem, chemią, grupą krwi, ze swoją konstrukcją mózgu. Jeżeli masz moc na 15 kontaktów, działaj na 15, 50, 50, 100, 1000. W związku z czym pracuj na tym, nie za szeroko, tylko ta jest kwestia, że wiesz, mieć tą dźwignię, którą poruszysz, wiesz, tą kulę ziemską. I teraz raczej sztuka polega, nie ile masz kontaktów, tylko jak tymi kontaktami zarządzać, jak nimi poruszyć. I to jest coś, co znowu jeden z moich znajomych, którego też znasz, tu nie będziemy głośno mówić nazwiska, 20 lat sprzedaży, trener i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, czy pracujesz przez rekomendacje? Znaczy co? Znaczy, że prosisz klientów, żeby polecili. A to tak można? Słuchaj, mnie wbiło w ziemię. Facet zajmuje się 20 lat szkoleniami ze sprzedaży i on takie pytanie mi zada. Czyli raczej kwestia tak, i to już trzy książki są w Polsce na ten temat, każda po 50 zł, no nie ma takiego handlowca, co nie zainwestuje 50 zł w książkę. Albo jak troszkę zna angielski, to sobie zaprenumeruje tego podcasta, czy co tam. W związku z czym, nieważne, masz kontaktów, ważne, że pracować na narzędzie i mechanizm swój, dzięki któremu te twoje relacje, na których ci zależy, których ty ogarniasz, bo ja powiedziałem, ja ogarniam w miarę dobrze 3000 i pracuję z tymi 3000. Dalej abstrakcja, 3000. Ale, ale co, dobrze, ale powiedziałem 3600. Poczekaj, poczekaj, bo my mówimy teraz tak, zobacz. Jest bardzo, i pewnie znasz tych ludzi, jest bardzo duża grupa ludzi, menedżerów, budujących, nie wiem, wielkie, fajne organizacje, którzy się wzbraniają przed jakimś takim inicjowaniem ni z gruszki, ni z pietruszki kontaktów albo rozmów, bo wyjdą na debila, bo nie potrafią tego zrobić, bo im nie wypada. Zwróć uwagę, czy to nie jest jednak tak, że do tej zabawy w social media, ale też generalnie w networking, jednak wybierają siebie sami ci, którzy czują taki wewnętrzny spokój w budowaniu tych relacji. Że to jest dla nich, to nie jest opcja, jak powiedzieć, cześć Grzegorz, może się nie znamy jakoś, ale widziałem cię parę razy i tak pomyślałem, zagadam. Nie, Darku, to wiesz, to nie jest takie... Ja znalazłem parę lat temu, z 5-6 lat temu artykuł z Harvard Business Review. Na ten temat. Dlaczego menadżerowie nie budują sieć kontaktów? Czy jak właściwie jak liderzy budują i wykorzystują sieć kontaktów? I pokazują po pierwsze, rzeczywiście ta obawa, a że to za dużo czasu zajmuje, a że to jest jakieś namolne. Tak. Natomiast jest 5 prostych kroków. Pierwszy krok jest taki. Po pierwsze, podejmij decyzję wewnętrznie. Tak, budowanie relacji jest ważne dla mnie, dla mojej kariery, dla mojej firmy. Po drugie, znajdź sobie role modela, czyli osobę, którą podziwiasz, nie wiem, szefa izby gospodarczej, szefa jakiegoś stowarzyszenia, no kto wie, że zachowuje się etycznie i jednocześnie budują sieć kontaktów. Kolejna rzecz to znajdź sobie pretekst, żebyś wychodził. Akcja CSR-owa, wystąpienie na jakiejś konferencji, no skoro jestem szefem firmy, to wypada, żebym od czasu do czasu się gdzieś pojawił. No im większa firma... No, z drugiej strony, jeżeli jestem handlowcem, też w sumie wypada się, żebym gdzieś tak, pojawił. Gdzieś pojawił. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że znowu, ja menadżerów biorę tak lekko pod włos. Mówię, słuchaj, dla mnie networking, to czy masz tą sieć kontaktów, używasz i rozwijasz, to jest papierek lakmusowy jakości twojego przywództwa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie potrafisz zdelegować roboty i wyjść na zewnątrz, to znaczy, że ty jesteś cały czas wyrobnikiem we własnej firmie, a nie liderem. Lider wychodzi z własnej firmy, idzie na zewnątrz i buduje ekosystem wokół firmy. I na koniec, networking to nie jest do końca tylko talent czy wiedza, a ćwiczenie czyni mistrz. No tak, ale to też jest coś takiego, że tak, po pierwsze często ludzie nie wiedzą, po co mam to robić, tak naprawdę po co mam to robić na moim stanowisku pracy. Po drugie, jak mam to robić, no bo to wiesz, no zagadaj na przykład, ale jak, po co i w jaki sposób. I jest moim zdaniem jednak taka wewnętrzna, psychologiczna też obawa, jak wypadnę, jak mnie ocenią. Ja wiem, tylko wiesz coś, Patryk. Ale nie jest tak? Jest tak, tylko no jest tak. To co ja robię już ładnych paru lat, mam taką networking concierge club, kiedy szefowy firm przychodzą do mnie i ja z nimi idę jako tak zwany skrzydłowy na event. Nie mówimy, że jesteśmy razem. Ja go przedstawiam iluś ludziom. Jak widzę, że on czy ona się zagadał za długo z jedną osobą, to podchodzę i mówię, słuchaj Piotrze, podejdźmy dalej, bo tu myślę, ktoś chciał cię jeszcze poznać. W związku z czym tak, jeżeli masz kogoś na podobnym poziomie, level, C-level. No musisz mieć jakiegoś superwizora, tak, kogoś tak, takiego sparring partnera. Sparring partner. I ja to, i tą metodą... Dobrze by było znaleźć takiego sparring partnera i na tym na razie zaparkujemy Grzegorz dzisiaj, ale wydaje mi się, że w ogóle... Myślenie w kategoriach sparring partnera, akurat w kontekście budowania swojej sieci wpływów, tak ją nazwijmy, tak, może jest jakimś sensownym rozwiązaniem. Exactly. No, jutro do tego wrócimy.